Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, znaną jako Święto Trzech Króli. Z tej okazji w ponad 180 polskich miastach odbywają się marsze nawiązujące do wydarzeń sprzed 2000 lat. Tak było i w Ełku. Ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli. Uroczystości rozpoczęły się na placu Jana Pawła II, skąd wyruszył kolorowy pochód. Na jego czele trzej mędrcy – Kacper, Melchior i Baltazar, symbolizujący trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę. W ich rolę wcielili się mieszkańcy Ełku. Odgrywam, tak jak może wiadomo, tutaj króla Melchiora, który złoży te mianowicie złoto nowonarodzonemu dzieciątku Jezus. Jest to taka, powiedzmy, no fajna idea ze względu na to, że wszyscy mieszkańcy gromadzą się, żeby oddać pokłon nowonarodzonemu dzieciątku Jezus. Jezus jest królem. Jeżeli my Jezusa przyjmiemy do swojego serca, to Jezus po prostu będzie z nami, będzie nam po prostu i błogosławił, będzie z nami i nam w naszym życiu, można powiedzieć, pomagał, układał pewne rzeczy. Ełcki orszak, śpiewając kolędy, przeszedł ulicami Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Małeckich, Konopnickiej i Toruńską. Tam, w kościele pod wezwaniem świętego Jana Apostoła i Ewangelisty, trzej królowie złożyli dary leżącemu w żłobie Jezusowi. Orszak Trzech Króli może nie tylko dla samego katolika, ja bym powiedział tak, bo mędrcy ze wschodu byli poganami. Oni nie byli ochrzczeni, do kościoła nie chodzili, ale odnaleźli w dzieciątku prawdziwego króla. W związku z tym Orszak Trzech Króli to jest ukazanie kościoła misyjnego otwartego na wszystkich. Tutaj zapraszamy i wierzących, i niewierzących. To nie jest tylko dla elitarnej grupy. Nie, nie. Powiem tak, tu nie badamy przynależności do jakiejś organizacji czy do kościoła, nie. Każdy może przyjść, pokolędować, zresztą kolędy. Kolędy każdy pamięta od małego, czy wierzący, czy niewierzący, śpiewali przy stole razem jego rodzice, dziadkowie i tak dalej. W związku z tym kolędowanie chyba wszystkich łączy. Uczestnicy przemarszu zgodnie przyznali, że orszak to doskonały sposób, by wspólnie świętować, kultywując piękną tradycję kolędowania. Pierwszy raz jesteśmy, w ogóle nie jesteśmy z Ełku, jesteśmy z Gdańska, także przyszliśmy zobaczyć, jak to się w Ełku odbywa, taki pokaz. W Gdańsku jest to praktycznie już od ładnych 10 lat się takie imprezy dzieją, no i tak wpadliśmy zobaczyć właśnie. Jestem z żoną, z córką i z synem. Myślę, że warto, lepiej niż siedzieć w domu, przejść się na spacer, piękną pogodę mamy. Także naprawdę warto. Myślę, że to jest pierwszy raz w Ełku i warto zobaczyć, jak to w ogóle wygląda na żywo niż w telewizji. Fajna atmosfera jest na razie, także myślę, że wszystko na razie fajne jest. Jesteśmy tymi katolikami jeszcze na razie, no więc tradycja w narodzie jeszcze jest. No niech będzie. Nie tak dawno go nie było, to co dopiero kilka lat tak wróciło, przecież kilka lat było przerwy. I na to się znów oby nie zanosiło, bo... Czas najwyższy, żeby coś takiego zaistniało jak w innych miastach większych. I może będzie ciekawa impreza, uroczystość. Warto, żeby tradycję podtrzymać w ogóle. Myślę, że to jest ważne dla nas Polaków, nie? I ten okres świąteczny przedłużony zresztą długo dzisiaj w tym roku, nie? Organizatorem ełckich ulicznych jasełek była Akcja Katolicka Diecezji Ełckiej ze Stowarzyszeniem Społecznym Dobro Wspólne we współpracy z Caritas Diecezji Ełckiej.